Początkowo kluby sportowe Orange miały zrzeszać 50 klubów i takie było główne założenie, natomiast okazało się, że tam zainteresowanie było tak ogromne, że trzeba było dorzucić do tego drugą kupkę i kolejne 50 klubów zaprosić. I w ten sposób jest w tej chwili w tym projekcie 100 klubów, a z tych 100 klubów tu na finale, na Pucharze Klubów Sportowych Orange pojawiło się 10 najlepszych. Finał Klubów Sportowych Orange polega na tym, że poprzez szereg różnych gier i rywalizacji każda drużyna zbiera odpowiednią ilość punktów. Na tej podstawie wybieramy tych najlepszych. Myślę, że w ogóle cała idea Klubów Sportowych Orange z wykorzystaniem ambasadorów, czyli nas, jest bardzo trafiona. Kwestia motywacji dla tych młodych dzieci, odwiedzamy te kluby, jest ogromna. Lokalne środowisko żyje. Jeżeli przyjeżdżam ja, czy Jurek Dudek, czy inni ambasadorowie. My na swoim przykładzie musimy pokazywać, że niezależnie skąd jesteś, niezależnie co trenujesz, możesz osiągnąć sukces i jesteśmy tego przykładem. Za moich czasów, 20-25 lat temu, kiedy ja byłem takim małym dzieciakiem i zaczynałem uprawiać koszykówkę, nie było takich programów. Dlatego po prostu jak dowiedziałem się, że tacy wspaniali sportowcy jak Jurek Dudek, jak Artur Siódmiak, jak Marcin Urbaś też chcą pomagać swoim wizerunkiem czy swoimi radami, to za dużo nie myślałem o tym, tylko po prostu przyjąłem to zaproszenie. Chodziło tutaj o to, żeby tym dzieciom, które w ogóle nie mają dostępu do jakichś aktywności sportowych i ruchowych, udostępnić te aktywności, jeszcze dostarczyć w dodatku sprzęt i wiedzę merytoryczną, które w tym pomogą. I myślę, że to jest taki dół piramidy, od której zaczął się budować projekt Kluby Sportowe Orange i w tej chwili ten projekt jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Rywalizacja jest bardzo zacięta, ale trzeba też podkreślić to, że mimo tego, że dzieci na pewno mają jakąś taką dozę stresu do ogarnięcia, to też robią to z wielką radością i poziom jest bardzo wysoki. W ogóle cały projekt Orange, Klubów Sportowych Orange jest trafiony, bo kompleksowo obsługuje, aktywizuje te lokalne środowiska, szczególnie w tych małych miejscowościach. Jesteśmy po to, aby odwiedzać szkoły. No wszystkich się oczywiście nie da odwiedzić, ale te szkoły, w których jesteśmy, wiem, że tam te dzieci żyją po prostu tym, że przyjeżdżają znani sportowcy, byli znani sportowcy. Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, ale również o wsparcie merytoryczne trenerów, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą. No i oczywiście każdy w swojej dyscyplinie jest bardzo chętny, aby się podzielić doświadczeniami. Ja byłem na kilku spotkaniach, na odwiedzinach kilku klubów sportowych. Muszę powiedzieć, że kilku utalentowanych piłkarzy widziałem, ale nie tylko. Każdy z ambasadorów może powiedzieć, że biegają po naszych boiskach talenty, które dzięki temu programowi będą mogły się po prostu jeszcze bardziej pokazać szerszej publiczności i to też jest bardzo fajne. Najważniejsze jest to, że oni mogli się spotkać tutaj, przyjechać. Po praktycznie roku rywalizacji dostali się do tego finału. I cóż, w finale wszystko może się zdarzyć, każdy może pojechać z pucharem do domu. Ja zawsze powtarzam, nie wszyscy zostaną mistrzami świata. Nie każdemu będzie dane grać na olimpiadzie, ale
poprzez sport rozwijamy się naprawdę w dobrym kierunku. Sport, nauka i myślę, że zdrowe społeczeństwo to jest to, co chcemy przez ten projekt między innymi osiągnąć. Przez samą tą rywalizację, same uprawianie tych dyscyplin sportowych, człowiek po prostu jest lepiej przygotowany na dalsze życie. Nie zawsze każdy zostanie po prostu zawodowym sportowcem, ale poprzez tego rodzaju gry i zabawy, krzewienie własnego ducha, krzewienie charakteru, te wszystkie elementy później na pewno się tym dzieciom w późniejszym życiu, w dalszej drodze, niekoniecznie związanej ze sportem, przydadzą. Wyjdźcie na dwór i starajcie się poruszać. Nieważne jaki to będzie sport, jaka to będzie aktywność ruchowa, róbcie to, a gwarantuję, że będzie Wam to przynosiło bardzo dużo przyjemności. Cześć moi drodzy, nazywam się Jerzy Dudek. Chciałem z tej strony serdecznie Was zaprosić do uprawiania sportu. Na pewno pomoże Wam to w życiu. Jak nie zostaniecie zawodowymi sportowcami, to będziecie mieli dużo łatwiej. Dużo łatwiej będzie Wam się obracać, będziecie dużo łatwiej przeżywać porażki i sukcesy. Na pewno sport uczyni Was jeszcze zdrowszymi niż jesteście i warto czasami poświęcić godzinkę, czasami półtorej godziny dziennie na to, żeby się ruszyć. Kluby sportowe Orange to wspaniały projekt, dzięki któremu możecie rozpocząć ogromną i wspaniałą karierę sportową. Namawiam Was na serdeczne uprawianie sportu, na wzięcie udziału w rywalizacji, która jest niezbędna. Bądźcie z nami, wstańcie z kanapy i zapiszcie się do klubów sportowych Orange. Uprawiajcie sport, bo to jest bardzo istotne. Mówiłem to ja, Artur Siódmiak, były reprezentant Polski. Naprawdę warto. Zapraszam więc wszystkich bardzo serdecznie do wstąpienia do programu Orange. Może nie w tym roku jeszcze, ale warto się zainteresować tym programem.